To mam wszystko posprzątane, tak? No, posprzątane, patrole jeżdżą. Patrole jeżdżą, chyba jest cisza, spokój. No, jest pięknie. No, właśnie tylko się zapytam, czy te sprawy wiatrówek, bo to w okolicy tam pani Krystyny też poddaje strzały mniej więcej. Ja teraz dopiero zobaczyłam trójkę kot. A mój wrócił po dwóch miesiącach, stary nie przestrzelony. Czyli nikt nie postrzelił, tak? Nie. No, ale tam... Poszedł normalnie na randkę. Jak przechodzę, tak się zastanawiam, no który z sąsiadów mógłby coś takiego robić? No bo na pewno ten kot nie idzie gdzieś daleko. A kto ma gołębie? No właśnie miałem to zasugerować, ale nie mogłem. No. Nie. Jest pan, który ma gołębie, no musi jakoś dbać o swój. Po co ci przyszedłem do mnie, ale przepraszam, że przerwie, ale zawiedzony jakoś, czy może ktoś gdzieś sanko po prostu? Nie wiem. Nie, ale nie zawiedzony. No, chodź, 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 panie Rysiu. Ukota przyszła, ale przyszła. No, ale to się broni, bo nie ma to. Bez rejestracji, no to tam odpowiedniej do mocy żulu. Nie, tego już w ogóle nie, chyba nigdy nie miałem. Przez tyle lat udało mi się, że on sprawdza te kłopoty, także nie ma już, nikt się nie wychylił, że ma taką podróż. Były podobne przypadki, że o takich, znaczy były podobne przypadki o poszczeleniu zwierząt, czy nie? No, na osiedlach. Na osiedlach takich blokowiskach to notorycznie jest no, trzymane. To, ale u nas, mówimy o naszym osiedlu, naszej tak, dzielnicy. Były chyba trzy czy cztery. No jest psy gdzieś tam czasami pobywają z różnych powodów. Pani za ogrodzeniem, no to niektórzy sąsiedzi no, prawo egzekwują no, bronią pneumatyczną, strzelającą. No ja nie mam sąsiadów z psami, no ale no, czasami to gdzieś tam na wodę, gdzieś tam na botaniczną. Złapanie kogoś, kto próbuje wychylać się z bronią, jest praktycznie niemożliwe. Znaczy to jest taki główny ten, przy czym w tym momencie do wiatrówek można kupić tłumiki, także... To w ogóle nawet nie słychać tego, to jest takie popuknięcie, jest takie głośniejsze. No to 200 metrów tego, 100 metrów. Jest całość polityka się ustawia. Tak, o tym, że tutaj mamy przestępstwo, także jest to możliwe. Tak, tylko może do domu nie wpuścić. A nie, już jak mamy informację, że ma coś takiego, to już jest przeszukanie, także to jest prokurator. Ale to muszę widzieć. Chciałem się zapytać, jeszcze jedno pytanie mam, bo ten znak odnośnie do strefy zamieszkania, to też rada ustawiła. Nic rada nie ustawiała, tylko to zarząd ruchu drogowego z zarządu ruchu. Generała Zajączka. To zmiana organizacji ruchu nastąpiła przez zarząd dróg i mostów. On jest z jednej strony niewidoczny, i stary znak postawili. Czy ale oni chcą, żeby go respektować? Czy to ktoś wnioskował, bo oni tak sami z siebie? Nie, oni sami z siebie. To nie, nawet myśmy nie wnioskowali o zrobienie. No, prawda jest taka, że teraz w tym momencie no, to każdy stojący na ulicy pojazd jest do zbandotowania. No w tamtym miejscu, tak? Znaczy no, na całej długości aż do powstańców, tak? Bo to no, do tamtego obowiązuje najwyższe wytrzymanie. Nie wiem, gdzie ten pierwszy znak jest. No pierwszy stoi obok wandzi i sklepu. Nie, nie, już nie stoi. Stoi, no. Od razu się wjeżdża z warszawskich. Nie stoi znak, no postawiono go taśmą, postawiono znak, stoi strefa... No, niebieski, strefa zamieszkania. Strefa no, ale on, ciąg pieszojezdny. Tak, ciąg... on sugeruje, że można parkować tylko w miejscach dozwolonych. Znaczy on do pierwszego skrzyżowania, czyli do Sobieskiego. Tak, no, czyli akurat no, on dotyczy posesję moją i Roberta. No ja go nie wkopałem. Koło tej wandy. To znaczy pan przyzna? No nie, bo sam będzie mógł parkować pod posesją. No ale on nie, właśnie na Sobieskiego już parkuje. Tak właśnie się zastanawiałem, czy to ktoś mnie schował, czy... Nie, no bo on taki jest trochę, no tak, no nie wiadomo po co ustawiony. Tak. No bo on tylko dotyczy no, wjazdu posesji mojej i Roberta, no. Znaczy może, bo taki jest pan, taki krótki odcinek. Ale wiesz, no, 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 no,
Są dwa numery, są tylko dwa numery. Ale wiesz, to dziwne, że ktoś, nikt się nie prosił, aby postawili, oni zazwyczaj nie robią. Chyba, że ten... Znaczy, wiecie co, ja nie proszę ich o tą zmianę organizacji ruchu, żeby nam pokazali na papierze, żeby po prostu to zweryfikować. Chyba, że postawił drugi znak, strefa pieszojezdna od Sobieskiego, to wtedy będzie do Powstańców Śląskich. No, to wtedy... no tak, tylko że mówię, tam jest sporo, no tam codziennie jest 10 osób z automatem. No bo tam te wszystkie samochody po przeciwnej stronie to parkują tak sobie... Tak sobie jeszcze sobie. No chyba chodzi, żeby hotel z sklepu tylko nie parkował. To znaczy hotelu nowego budynku nie parkowali w tej chwili. Nie, Andrzej, tam jest zatoczka i to jest zatoczka, to masz trzy samochody, no tam się zmieszczą, cztery góry. Ale później ma wjazd do swoich śmietników, czyli nikt nie zaparkuje. Mam wjazd do swojej posesji, no to jest mój wjazd. Później mam bramę, to jest moja brama. No i dalej jest trawnik, na który nikt nie wjedzie, bo jest krawężnik wysoki. No i posesja, no wiesz, no nie ma jak wjechać. No, no. Służbowym samochodem jedzie na trawnik. No Andrzej, no słuchaj, na trawnik nie wjedzie, bo proszę, żebym... Ja zapytałem z ciekawości, bo nie wiedziałem, czy coś tam udaje czego interweniować, czy coś to było specjalnie zrobione, ale jeśli nie, no to... No on jest taki przerwany, to jest stary znak, no to on taki nawet gdzieś z odzysku. Dobrze, to w takim razie mamy jeszcze, drodzy Państwo, jakieś pytania do naszych gości? Może Panowie mają coś do nas? Może do nas jakieś zapytania? Coś, o czym nie wiemy, a co powinniśmy wiedzieć? Nie, na razie to jest wszystko takie było. Kwestia jest tylko, kiedy ruszy ta budowa przy Bukietowej, coś wiecie już, czy żeby tam się pozbyć tych lotów tam, bałaganu, czy... Jeden po prostu deweloper, który tam w tej chwili jest na Żołnierskiej, od strony... Z której strony chyba się powiesi, także... Ale gdzie na Żołnierskiej? Tam jest budynek nieodebrany, raczej nie wiem, czy budynek nieodebrany, czy nie. Ale gdzie na Żołnierskiej? A ten nowy, ten tu, to jest na Żołnierskiej. Wybudowany przy od Sikorskiego do Żołnierskiej. Tam coś pogłoski były takie. Tak, ale mówimy o tym tam od strony Leszczynowej, na razie nic nie wiadomo. Nic nie razie. Bo to mnie wykupiła z tego, co słyszałem, tak? No ten kawałek 3-metrowy, paska, to nawet na uchwale Rady Miasta, żeby zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, żeby to chyba sprzedać. I te krzaki na Bukietowej przy Stokrotce, to też jest sprzedane, tak? Tak. To znaczy chyba, czy na pewno? Czyli wiecie co, ja nie powiem tak szczerze, że nie wiem, bo jako Rada Dzielnicy to jest taki trochę głupi paradoks, ponieważ jak stawiali Stokrotkę, to kiedyś wystąpiłem z pismem o to, co się będzie tutaj stawiać, nie? To odpowiedź była taka, że Rada Dzielnicy nie jest stroną, to jest raz, po drugie do prywatnych terenów, po drugie nie jestem sąsiadem bezpośrednio. No, nie jesteśmy stroną, jest to prywatna inwestycja. Ksiądz. Jakby ksiądz wystąpił, to ksiądz musi dostać informację, jeżeli nie ma pustej przestrzeni, to znaczy jakiejś drogi czy czegokolwiek. To jest dziwne, nie? Ale to tam były blokowane, bo przecież no, były decyzje, że ten budynek miał inaczej wyglądać, tam coś tam. To jest jakoś usankcjonowane prawnie, czy to jest takie nie wiadomo co, no bo w końcu po to jesteśmy w dzielnicy, żeby coś nieco wiedzieć, co się dzieje u nas, a nie, tak jak mówisz, nic nie mamy do powiedzenia. No bo nie mamy, bo jest przy prywatnych, prywatnych inwestycjach Rada Dzielnicy nie jest stroną. Czyli zgodnie z przepisami nie informują nikogo. Znaczy informują sąsiadów. Tak, według planu zagospodarowania, czyli posesja, droga, czyli zarząd dróg, jeżeli jest droga, zarząd dróg jest informowany i uzgodnienie. Ja myślałam, że jeżeli... Ja nie byłem informowany, jak Wanda stawiała... Bo między nim a Wandą jest droga. Moja droga, ale ta droga jest moja, ale czyli poinformowano drogę. Ale poinformowano drogę. Pismo poszło tak jak wtedy. Ja tak mówię, że jest moja droga. No ona nie jest moja, no jest droga. Miało być już od 1 września miałem się przenieść. No właśnie tak. Ale nie wiem. Przepisy ich obligują do jak najszybszego zmiany. Ale na razie chyba brak pieniążków w mieście. No. Ale tam chyba konflikt między to apteką a nimi tam nie? Czy nie? Nie wiem. Ja i między właścicielem apteki tego budynku a Wandą. Nie wyrazili zgody na to, że... A powiedz mi, czego brakuje, żeby ta nasza ścieżka, żeby na schody? Czekają na pozwolenie.
Znaczy już tak jest, wyłoniony został projektant między Jagiellońską a Jagiellońską Powstańców Śląskich. Oni czekają na zaadaptowanie tego terenu, ponieważ tam nie ma planu zagospodarowania przestrzennego na tym karawałku. I byś tam indywidualnie plan tak, i oni dopiero jak to dostaną, to projektant, bo to jest projektant wchodzi z wykonaniem. Także, bo dostał tak zwany przetarg, znaczy nie wiem czy na przetarg, czy na zapytanie ofert, zaprojektowanie i wykonanie. Także do końca tego roku ma to być zrobione. Naprawdę to nas wtedy nie interesuje, bo my mamy zobligowany zarząd drugi mostu. To tak samo jest z oświetleniem. Ale przechodzi na drugi rok. Ale no, jako środki. Ale na drugi rok muszą przejść. Jeżeli nie, no to zarząd drugi mostu z własnych środków musi zbudować. Kiedyś tak było w ten sposób zrobione oświetlenie. Jednego roku na Powstańcu Śląskich te trzy lampy, co nie zostały wybudowane, to na drugi rok po prostu zostały zrobione błyskawicznie. Bo zarząd drugi mostów wtedy chyba przesunął te środki. Z tych rezerwy celowej nie mają prawa przesunąć środków. Także oni w tym roku jeszcze dociągną, żeby to zrobić. Będzie zima, będzie śnieg, będą grzali, będą robić. A wiosną się rozleci, będą poprawiać, no Boże. Ale grunt, żeby oddać. To jest to otaka, bo tam jeszcze jest oświetlenie jeszcze w tym zaprojektowane. Wszystko. Tak jak dzisiaj nie zabija, tak razem kończą te drony. Dobrze, bo jutro musi przywodem. Drodzy Państwo, czy mamy jeszcze jakieś pytania do naszych wspaniałych gości, że nas tutaj system odprostuje? Jest jakieś przerwy, żeby nas zmuszać. Mamy jeszcze jakieś zapytania? No, żeby po prostu nie przetrzymywać, To chcielibyśmy podziękować za przyjście. Jesteśmy pod telefonami, nawet urlopów nie ma, także. Bardzo dziękujemy, że panowie nas na naszych obradach odwiedzacie i nasze takie małe problemy próbujemy sobie wspólnie. Lepiej, żeby małe, albo nie były wcale. Dobra, dziękujemy, do widzenia. Zatwierdzenie protokołu. Tak, to ja przejdę może do czytania. No, przepraszam. Zatwierdzenie protokołu z 25. posiedzenia Rady. Obrady prowadziła pani Joanna Maria Noszczyk, przewodnicząca Rady Dzielnicy. Posiedzenie uczestniczyło 11 członków Rady Dzielnicy zgodnie z łączoną listą obecności. Stanowiła tym wymagane forum. Posiedzenie trwało od godziny 19.04 do godziny 20.45. W posiedzeniu w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy Słominek, Haja Warszawska 31. Posiedzenie jest uczestniczyły inne osoby. Punkt pierwszy, rozpoczęcie obrad. Przewodnicząca Rady Dzielnicy Joanna Maria Noszczyk otworzyła posiedzenie Rady Dzielnicy Słominek. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Przewodnicząca Rady Dzielnicy przedstawiła proponowany porządek obrad, który został przyjęty w głosowaniu jawnym. Głosowało 11 członków Rady Dzielnicy Słominek, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Następnie zatwierdzone zostało posiedzenie 24. posiedzenia Rady Dzielnicy. Następnie przewodnicząca Rady Dzielnicy poinformowała na temat przygotowanych obchodów 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, które odbędą się w październiku bieżącego roku. Następnie przeszliśmy do omówienia dotychczasowych działań podjętych w ramach przygotowań do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. W tym miejscu ja, czyli Filip Kurwalski, przedstawiłem informację na temat zgłoszonych projektów w obrębie dzielnicy Słowinek i poprosiłem członków Rady Dzielnicy o rozważenie działań mających na celu promocję proponowanych inwestycji. Następnie podjęliśmy dyskusję na temat stanowiska Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. I tutaj pani przewodnicząca przedstawiła treść tego pisma, czego skutkiem będzie realizacja, skutkiem tej inwestycji będzie naruszenie ochrony widokowej terenu muzeum z powodu zasłonięcia przez budynek obiektów muzealnych oraz zmniejszenia liczby miejsc parkingowych. Po tym punkcie ustaliliśmy dyżury w okresie wakacyjnym, a następnie w sprawach różnych Rada podjęła uchwałę 11 głosów. Propozycję.
propozycję do budżetu miasta Lublin na rok 2019, co stanowi załącznik numer 1. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Jolanta Mariana Szczyk zakończyła posiedzenie Rady Dzielnicy. To jest protokół z 24 posiedzenia. To możemy teraz przejść do głosowania. Kto jest za przyjęciem? 10. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czyli osób wstrzymujących nie ma, osób przeciw nie ma. Wszyscy jednocześnie. Sprawozdanie z działalności Rady za okres wakacyjny. Może ja to tak zrobię, bo jako Rada i Zarząd Dzielnicy razem współpracowaliśmy z JOLO i przede wszystkim JOLO i ja żeśmy reprezentowali Radę i teraz tak, pilnowaliśmy budowy, znaczy ja pilnowałem budowy chodnika razem z JOLO przy ulicy Generała Zajączka, tam była taka po prostu mała i przyjemna sprawa dla panów wykonujących, ponieważ jeden z mieszkańców praktycznie agresywnie się zachowywał. No niestety osoba, która była pod wpływem alkoholu, no, wykonawca raz wzywał policję na hasło policja uciekł z miejsca, po drugie wyrzuca im te wszystkie zagrodzenia, nie zagrodzenia, bo on sobie nie życzył tych zagrodzeń. Po trzecie żądał od nich wybudowania ten zjazdu do jego posesji i to już jedna rzecz, została ta zrobiona szczęśliwie, wszystko jest zadowolenie oprócz tego człowieka, który codziennie pije. Wiesz o kogo chodzi, no ale to nie będziemy mówić imion i nazwisk, ponieważ tutaj nie ma co puszczać tego Peter. Druga rzecz jeszcze, w tej chwili wchodzi wykonawca, do końca listopada będzie zrobione te 12 lamp na ulicy Baśniowej. Od strony kolorowej w stronę ulicy Czeremchowej. No, niedawno był teren przekazany, także może się ten wykonawca mieć delikatny pocisk, ale rozmawiając z wykonawcą, wykonawca powiedział, że będzie się starał, żeby jak to najszybciej zrobić. Chyba, że warunki pogodowe nie będą topić się w całości. Jakie pieniądze? 120 tysięcy. To jest 120 tysięcy w wydziale w Kancelarii Prezydenta. Dowiedziałem się, że tam 250, ale 250 to było określone na całe wykonanie oświetlenia. To tam było przy, na tym, gdzie jest Tatary, Boże, to jest ulica. No ważne, stamtąd później było na Fabrycznej część zrobione jeszcze z tego i resztka tego, co została, zrzucona została do nas. Jak dużo zostało? No, w Zarządzie Dróg i Mostów starali się. 8 latami? Nie, 12. 250 tysięcy, jak zostało 120, to dużo. Także napisałem, żeby w tym rejonie... To sporo, też można... 120 tysięcy, 12 lat dokładnie wychodzi, bo... Jest w tej chwili projekt. W ogóle rozmawiałem w wydziale kancelarii. To już będzie koniec, tak? Z lampami? Nie, tylko jedna ulica. Pół ulicy. To jest 300 metrów. Znaczy to pół ulicy, no. Pół ulicy, jeszcze w drugą stronę jest ta sama ulica. Także w ten oto sposób. No nie wystarczy jedna strona oświetlenia? To jest nie tak. Ulica jest taka długa. No, było zrobione. No wiem, bo tam przy tej skarpie. Bo przy tej takiej tak, skarpie. Ale jednostronnie. Jednostronnie. Także projekt tam opiewał na kwotę 750 tysięcy albo 850 tysięcy. Także na dzień dzisiejszy jest tak 200, 300, 400 może tysięcy, może połowę tego jest zrobione. No, tak mniej więcej mniejsza połowa, także jeszcze no, zabraknie. To też większą problemę zabrakło. Mniejsze problemy. Także dalej, proszę Państwa, z tym właśnie tą ścieżką po prostu byłem kilka razy w Zarządzie Dróg i Mostów. No i ona mówi, że nic nie przyspieszy, bo ona musi dostać tą decyzję. A dopiero jak po tej decyzji dostaje pozwolenie na budowę i wtedy wchodzi ten projektant. Bo ścieżka, raczej ten, schody są zaprojektowane. W tym roku mają być dokończone i mnie to nie interesuje. Bo
jeżeli nie, między Powstańców Śląskich a Jagiellońską. Czyli tam to takie zejście, to dzikie, takie dzikie zejście, co ludzie wydeptali, a teraz jak jest wydeptane, to trzeba zrobić skąd. Także w ten sposób. Drugie, dzwoniła do mnie jedna z pań mieszkanek, złożyła mi pismo, że na ulicy Spadowej została zalana kilka razy. No i w związku z tym to pismo razem ze zdjęciami, ze wszystkim zostało dołączone do pisma, które dostał Zarząd Drugi Mostów i czekam na odpowiedź. Na razie w tej chwili nie ma żadnej odpowiedzi, także mija już miesiąc. Miałem telefon od pana jednego z ulicy Czeremkowej, żeby Rada Dzielnicy pomogła budować instalacje z LPC-u na ogrzewanie domków jednorodzinnych. Z Andrzejem już rozmawiałem na ten temat. Pan Rysio mieszka na Czeremkowej. Panie Rysiu, czy chciałby pan się podłączyć do LPC-u? To jest tak. LPC robi podłączenie do domu. Musi być co najmniej 3 domy. No, ale podobno cała Czeremkowa chce się podłączyć. Tak poinformował przez telefon. To nie jest takie łatwe. Ale nie. Podobno LPC w tym roku robi praktycznie za darmo, w tym i następnym roku ma robić za darmo ciepło systemowe i te węzły cieplne będą wykonywane za darmo dla mieszkańców. Tak, ale dzisiaj właśnie byłem na zebraniu, gdzie były te sprawy poruszane w LPC-u, bo nas zwołań, no ale to nie jest takie łatwe. Po pierwsze musi być pomieszczenie, 6x6, ktoś się musi zrzec, to musi iść do, że to przyjmie LPC, to pomieszczenie, musi być osobne wejście. No musi być wymiennikownia, musi być wymiennikownia. Oni muszą mieć w każdej chwili dostęp. Ale wasza to trudna jak pan ma powierzchnię, nie? No co najmniej trzeba 6 metrów, no jeśli będzie to wymiennikownia taka jak szafa po prostu, to może być na ścianie. O całej dzielnicy czy ulicy? Nie, na razie tylko ulicy. I jedna ulica, wiem, że tam 5 domków na końcu. Od Nałęczowskiej ciągną ciepło systemowe, bo przerabiają Wojciechowską i ciągną węzeł ciepła systemowego do tego nowego ronda, węzeł ten bez wyjazdu. Tutaj jeszcze węzeł miasto może dać 50% dotacji każdemu, jeśli do czego wyrzuci piec węglowy. Jakie są koszty w ogóle używania? No droższe jest ciepło systemowe. Koszty na kolinach, zasięgnęłem informacji, no to jeden zapłacił, no ale to miał temperaturę 24 stopnie. 7 tysięcy. 7 tysięcy, ale za co? Za cały rok. No to co drogo? Ale mówię, chodzili tylko w majkach. Bo to lekarze, to od ilości drzwi, ilości drzwi, które na przykład pobierze się z... Ale to musi być 3 zgranych sąsiadów. Ale jeśli wam dają za darmo, to warto by było z tego skorzystać. Bo tak mnie poinformował, w momencie, kto był mieszkaniec naszej dzielnicy, poinformował mnie w ten sposób, że LPC daje to za darmo, tak zwaną kotłownię, żeby Rada Dzielnicy pomogła. Ale węzeł ciepłownicze, najbliższe LPC-u, to mamy na Nałęczowskiej. Nie, już mamy, kochany, na Czeremkowej. Już były reklamacje. 5 bloków w tej chwili są przy Czeremkowej. Tak, ale innego bloka, co innego domu. Bo w bloku to my rzeczywiście mamy potężną maszynerię, wszystko musieliśmy zdemontować. To było nasze, czyli kotły i zasobniki, wszystko wyrzucamy na złom. Nie robimy im miejsce, ale my jak podłączamy blok, to płacimy bająckie sumy za to. Także jeśli macie tutaj możliwość za darmo. To znaczy nie, bo musicie... Płacimy za nie na poprzednie. Oczywiście mamy normalnie umowy z EPC-em jako spółdzielnia i płacimy w tysiącach, to jest po prostu za podłączenie. To znaczy, słuchajcie, ja rozmawiałem z osobą. No dobra, pan wie lepiej. W momencie, kiedy ja rozmawiałem z osobą, która mi powiedziała, że to ma, że LPC i z urzędem miasta, żeby walczyć ze smogiem, że oni po prostu
podłączył to bezpłatnie. No i w tej chwili, żeby Rada Dzielnicy poparła to. Jeżeli to ma być bezpłatnie... Ja popieram. No dobrze, okej. Okay. Jeżeli to ma być bezpłatnie, to ja też popieram. Ale jeżeli my mamy później kombinować kasę, stawać na rzęsach, to przepraszam. Ale jeżeli poprzemy inwestycje, no to my ją popieramy, no bo to jest proekologiczna inwestycja, no ale wykonanie podłączenia do zadowolenia, ale Tadeusz, wykonanie podłączenia do indywidualnych odbiorców, no to jest problem odbiorcy indywidualnego, nie Rady Dzielnicy. No nie Rady Dzielnicy. No jeżeli, tak jak do gazu, jak do wody, jak do kanalizacji, dokumentacja, projekt, wykonanie. Jeżeli wykonanie będzie pod dom, tak jak zakład energetyczny doprowadza w tej chwili do granicy, z trzech sąsiadów się zbiera, to może być więcej niż trzech sąsiadów, to może być 10 sąsiadów. Może być, co najmniej musi być 50 kW. No tak, no bo to jest wymiennik, bo to jest wymiennik. No, dlatego im się taniej, jeśli będzie mniejsze zużycie, to oni rezygnują. Czekają po prostu, jakie są warunki. No ja mam mój dom ma 7 kW, to takich domów musi być. Ale słuchajcie, że ja to powiedziałem w ten sposób. Proszę pana, proszę niech pan przejdzie się po ulicy tej Czerenkowej i zbierze podpisy i złoży nam pismo. Ilu chętnych jest? Bo jeżeli dla jednej, dwóch osób, to też możemy to zacząć walczyć, ale żeby to było normalnie na piśmie, a nie później ktoś, ale niech pan posłucha, panie Rysiu, to nie chodzi o 50 kW, tylko chodzi o jedną rzecz podstawową, żeby później nie było nam zarzucone, że myśmy na siłę komuś to robili. Albo na siłę nie robić. Albo na siłę żeśmy nie robili. Dlatego ja poprosiłem jakoś pan... Zamiar. No bo tutaj w ogóle wiesz, no to nie jest taka prosta sprawa. Wymiennikowo nie ma. Czyli ktoś musi udostępnić to pomieszczenie. A to jest 6 to jest powierzchnia dużego garażu. Nie, to jeszcze jest uzależnione od urządzeń. Później idą, wiesz, do sąsiadów rury już wewnątrz. Musi być wszystko zgrane. Sąsiedzi. Prawo własności. Zmieni się właściciel budynku. Ale licznik jest na każdym będzie budynku, czy to będzie jakimś. Nie, liczniki będą w tej. Wymiennikowni do rury na poszczególne. Ale oni będą rozliczać z głównego licznika. Podliczniki to będą jako podzielniki tylko ciepło. I wtedy może i będzie dojdzie do tego, że będzie kłótnia, jeden więcej, drugi mniej. Bo co innego globalnie do tego węzła doprowadzono tyle energii. To nie jest prąd, który ma stałą wartość. Ta energia będzie licznik. Ale na zasadzie poczekaj, ma tego pana, aż tam da jakąś propozycję. W blokach, ja oni z głównego licznika odczytuję. No tak, tylko w blokach to jest przeliczane na powierzchnię. No to znaczy, ten płaci spółdzielnia, płaci z głównego licznika. I dopiero spółdzielnia sobie rozlicza na poszczególne metry kwadratowe, czy tam. Ale spółdzielnie zazwyczaj wchodzą do mieszkań i czytują liczniki, znaczy ten no, podzielniki. Ale to zależy, bo jeżeli są ciepłomierze na wejściu do mieszkania, to jest prostsza sprawa. Jeżeli są podzielniki w mieszkaniach, to na każdym kaloryferze. No i to może trzeba wszystko spisać. To jest nieopomiarowane, na przykład grzejniki w łazienkach albo grzejniki na klatkach. To nie no jest wtedy, proste. I wtedy jest to, jakimś kluczem, czyli przelicznikiem. Przelicznikowo klatki kosztują tyle. Tak. No straty. I to ma stałą wartość, No straty są w ciebie, no niestety. No to jeżeli mamy taki projekt, to może poddajmy, możemy go poddać też głosowaniu, czy w ogóle jesteśmy tutaj zainteresowani. Nie, ale to nie ma co w ogóle głosować. Nie mamy pełnej informacji. To czekamy na pełną informację. Mamy jakiś telefon jakiegoś pana, który powiedział to, ale nie... No to może tego pana zaprośmy na posiedzenie rady za miesiąc, niech przyjdzie i nam przedstawi jakąś... Ale to projekt, to, wiesz, jeżeli to faktycznie ktoś się zwraca jakimiś pismami, wyjaśnia i tak dalej, że takie daje... Słuchajcie, ale to był RP, czy to był wykonawca? Nie, to był jeden z mieszkańców. I to było coś takiego, że ja na przykład mówię, to wie pan, musi pan pismo wystosować.
rzeczywiście jakimś taką pretensją, że od czego rada dzielnicy jest. On zawsze ma pretensje. Czy na przykład my możemy wystąpić do LPS-u, czy w ogóle oni przewidują podłączenie domków jednorodzinnych i na jakich zasadach? No możemy wystąpić. I to byłoby najlepsze. No to, ale to szybko. To lepiej tego pana poprosić, on to przyjdzie i wyjaśni wszystko z LPS-u. No. No, no może ktoś zechce nam... No, na pewno mają jakiegoś tam swoich przedstawicieli. Ma jakiegoś kierownika inwestycji. Nie, to jest specjalna komórka. Sprzedawcy normalnie jakiś tam, komórka, która handlowiec, który tym się zajmuje. No, no może się okazać, że w ogóle bijemy pianę o czymś, co w ogóle jest nierealne, bo podłączenie bloku, który ma już infrastrukturę zrobioną i ma opomiarowanie, jest prostsze niż podłączanie zielonego drobca. No. To był dzisiaj pan Andrzej ze mną. No, jest no to zrobienie w tych mieszkań w jednym bloku jest 30, na to w gruncie rzeczy się podłącza 3. Ja to akurat nie włączam się w tą dyskusję, ale z tego co słyszałem, to że projekt robią za darmo, a za wymiennikownia, która będzie tam kosztowała kilka tysięcy na łebka, Ale to załóżmy jak pięciu robi jedną, to by tam są jeszcze punkty. Czy teraz oni robią wymiennikownię, czy my we trzech robimy? I są inne koszty. No, trzy różne punkty. Dobra, ale tą rurkę z ciepłą wodą, która jest spora dosyć, trzeba też doprowadzić. Czyli trzeba zerwać kostkę, wszystkie warstwy, potem ją położyć i znowu wszystko położyć. Ale nie da jej się położyć, nie da jej się położyć, trzeba ją wkłaść w tunelu, no bo ciepłą wodę to wkładzie się w tunelu, idzie tunel. Rura przeizolowana, zamknięty tunel i dopiero utwardzamy grunt. No. Teraz nie ma tych, teraz ale rury idą w ziemi. Panie Rysiu, są układzione w korytarz betonowy. No właśnie, nie robią na czerwkowe, to sobie co opowiadam. W ziemi? No i tak od sąsiadów można przez ściany, a można wyjść im przez ogródki i z powrotem wejść do daną posesji. No wszystko się zgadza, tylko zmieni się właściciel posesji, odetnie rurę, powie, że mnie to nie interesuje, bo umowa sąsiad i... A to będzie służebność. To wtedy, konserwację przyjmuje tych i to później się zaczyna robić, tu 700, tu 1000, robi się 3000 i się okazuje, że koszt ogrzewania... Bez różnicy, co się spisuje, jedna osoba tyle płaci. Rozumiem. Czy to jest na zasadzie służebności drogi, czy służebności wszystkiego? Przesyłu. No tak, bo przesyły też są przez działkę. Dobrze. Pisarz ma tutaj pytania do tego pisma, czy nie? Zapytanie Tadziu do LPS-u. Ogólnie wystosujemy. No, a warunki? Jakie są warunki? Jakie są warunki? Spełnić, tak. Jeżeli no nie spełniamy w ogóle warunków jako i odbiorcy indywidualni, no to w ogóle nie ma sensu prowadzić dyskusji. No. Nie, no pierwsze to trzeba... Poczekajcie, a może byśmy zaprosili na następne posiedzenie osobę, która by była kompetentna nawet wyjaśnić razie dzielnicy i osobom zainteresowanym. Możemy ją zaprosić, ale to nie chodzi tego czarno-białe. To kieruję zapytanie też, że zaprosimy. To możemy mailowo... Kierują zapytanie, na razie się dowiedz, co i jak. To jest to można mailowo złożyć. Możemy dalej? Proszę Państwa, zostałem do Kancelarii Prezydenta, dla Dominiki daję to. To jest pismo, że do 31 września musimy uruchomić stronę. To proszę Pana, 30 września. O 30, tak, dobra. Ktoś ma coś ciekawego, można jej podrzucić, niech ona to skomponuje, a nie żeby tak. Także już jedna osoba całkowicie... Nie, ja rozumiem. Chodzi o materiały. Pytałam Państwa o materiały przed wakacjami. Może to ustalmy, że nie ma i po prostu dajemy do tego. To co masz? Okay, ja nie mam. Teraz druga rzecz. Ja deklarowałam, ale proszę po prostu na deklaracjach, jak było. No i dobra. Szuflada zamknięta.
kolej rzeczy, tych materiałów. Dobrze, czy Tadeusz? Proszę Państwa, jest do nas w kancelarii sekretarz miasta Lublin, po prostu oświadczenie członków Rady Dzielnicy, kto by chciał korzystać z tego komputera, bo tak jest wymienione: przewodniczący Rady Dzielnicy, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy, przewodniczący Zarządu Dzielnicy, zastępca przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, sekretarz Zarządu Dzielnicy i po prostu osoba upoważniona do redagowania stron internetowej. Takie oświadczenia ja jutro postaram się do Was donieść, tym osobom, które przeczytałem, i żebyście mi to podpisywali. Ja muszę do kancelarii prezydenta zanieść jak najszybciej. Ja się na to łapię, ja jestem członkiem, będę nie wiem. Jesteś upoważniona osoba do redagowania strony internetowej. To prześlij to w formie elektronicznej. Nie, ale musisz papierowej, musisz podpisać się. No to w formie zdjęcia. Papierowej, jutro będę Was łapał. I chyba, że prześlesz to mailowo, każdy sobie drukuje. Drukuje, podpisze i ci odda. No to właśnie na to chodzi. Dobra, jutro i tak będę ulotki roznosił, także czy to... A przechodzimy już do tego budżetu? Jeszcze nie. Mamy jeszcze, Tadeusz, jakieś sprawy? Funkcje, jaki miał czy... Teraz będzie stanowisko, jeżeli tutaj... Dobra, tak. Proszę Państwa, też na podstawie rozmów z przewodniczącym, z panią przewodniczącą, ale także i mieszkańcami, ponieważ w ostatni weekend, czyli piątek, sobotę, niedzielę w ramach dzień związany z budżetem etyckim, miałem okazję porozmawiać z mieszkańcami też na temat ich odbioru budżetu etyckiego. Wcześniej rozmawialiśmy również z przewodniczącymi bądź członkami innych rad dzielnic i na podstawie tych rozmów i doświadczeń z tegoroczną edycją budżetu obywatelskiego stworzyłem projekt stanowiska, które zostało wcześniej przesłane do pani przewodniczącej. Pani przewodnicząca również podziela zawarte w nim uwagi. Tutaj koło Dominiki są wersje papierowe, ja również je odczytam, natomiast też jeżeli ktoś z Państwa chciałby przeczytać, to jest tutaj wersja papierowej. I w takim razie przydam to projekt stanowiska. Budżet etycki to proces, który umożliwia mieszkańcom współdecydowanie o dodatkowaniu części budżetu swojego miasta poprzez wybranie lub oddanie głosu na najbardziej odprawiające każdemu z nich projekty. Pozwalają one na realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji, które są często niedostrzegane lub pomijane przez władze samorządowe. Pełna realizacja tego z pozoru prostego procesu wymaga jedynie spełnienia dwóch przesłanek: właściwej wiedzy na temat zgłoszonych projektów oraz możliwości zagłosowania. Niestety, obserwując szereg działań związanych z tegoroczną edycją budżetu obywatelskiego, można odnieść wrażenie całkowitego zaprzepaszczenia idei świadomej partycypacji wszystkich obywateli naszego miasta. Właściwy wybór projektów nie byłby możliwy bez prowadzonych głównie za pośrednictwem autorów projektu kampanii informacyjno-promocyjnych, które zapewniają możliwość wcześniejszego zapoznania się z projektami i podjęcie decyzji o priorytetowych dla nas inwestycjach. Niestety w tym roku część autorów projektów musiała wstrzymać się z ich promocją wskutek przedłużającej się nawet do połowy września oceny formalnej niektórych projektów. Oceny, która powinna rozpocząć się już w kwietniu, czyli w momencie składania przez mieszkańców wniosków. Jedną z nowości zbliżającej się edycji w przypadku głosowania papierowego jest obowiązek osobistego oddania głosu. Jeszcze na etapie konsultacji pojawiają się głosy sugerujące potencjalne zagrożenia i trudności w ustaleniu sprawiedliwego wykazu punktów głosowania. W części dzielnic, pomimo starań samych rad dzielnic lub lokalnych społeczników, próżno szukać biura obsługi mieszkańców, filii, bibliotek miejskich lub innych instytucji publicznych. Taką dzielnicą jest m.in. Słowinek. Naturalne wsparcie merytoryczne i techniczne w tej kwestii dla lubelskich urzędników mogły być rady dzielnic, które odpowiadałyby za przeprowadzenie głosowania. Jednak taka możliwość została całkowicie zignorowana. Cierpią na tym szczególnie starsi mieszkańcy mniejszych dzielnic, którzy będą zmuszeni zrezygnować z oddania głosu bądź oddać go w oddalonym od miejsca zamieszkania punkcie. Proponowana przez Urząd Miasta możliwość oddania głosu w punkcie mobilnym wydaje się jedynie pozorną próbą zniwelowania tego problemu, ponieważ trudno wyobrazić sobie zainteresowanie mieszkańców udziałem w 3-godzinnym głosowaniu w dzień poprzedni, zwłaszcza w godzinach pracy. Budżet etycki od kilku lat w wielu polskich miastach to jedno z najchętniej wykorzystanych narzędzi partycypacji społecznej, które z roku na rok dostosowane jest do potrzeb i oczekiwań społecznych. Obecnie trwające zamieszanie i brak jakichkolwiek działań mających na celu zachęcenie mieszkańców do udziału w głosowaniu wskazuje na potrzebę powołania wzorem m.in. Łodzi zespołu do spraw budżetu etyckiego, którego podstawowym zadaniem będzie monitorowanie procesu budżetu etyckiego, analizowanie przebiegu wdrażania kolejnych edycji budżetu wraz z opracowaniem rekomendacji zmian w jego procedurze. I to pismo, które będzie
będzie kierowane do prezydenta miasta Lublin, dotyczy dwóch ważnych kwestii. Pierwszą jest ocena formalna, która w tym roku przedłużyła się w przypadku niektórych projektów właśnie do połowy września, co spowodowało późniejszy okres działalności promocyjnej w ramach tych projektów, a co w konsekwencji powoduje brak znajomości mieszkańców na temat zgłoszonych projektów i projektów, na które mogą oddać głosu. A drugą kwestią jest głosowanie papierowe. W tamtej edycji, między innymi w naszej Radzie Dzielnicy, mieszkańcy mogli zagłosować w wersji papierowej. Cieszyło się to dość dużym zainteresowaniem. W tym roku ta możliwość zostanie całkowicie pominięta, więc szczególnie starsi mieszkańcy, którzy chętnie oddawali głos w ubiegłym roku, prawdopodobnie nie oddadzą tego głosu, ponieważ pamiętamy wszyscy doskonale problemy związane z koniecznością podania numeru telefonu. To było jakimś czynnikiem, który w ubiegłym roku spowodował zmniejszanie tej liczby mieszkańców głosujących. A w tym roku mamy jeszcze sytuację, można powiedzieć, gorszą, ponieważ jedyną możliwością będzie zagłosowanie w punkcie mobilnym, co z punktu marketingowego być może jest ciekawym dla miasta rozwiązaniem, ponieważ ten Gutek, czyli ten zabytkowy autobus, być może jest... To jest w formie atrakcji. Atrakcją, natomiast... No, jest jeden. Ale jest jeden przez 3 godziny, nie było to konsultowane ani z mieszkańcami, ani z nami jako radami dzielnic. Teraz mam takie pytanie, przepraszam. Mogę teraz ja? Na pytanie, gdzie można byłoby Gutka postawić, co ja mogłem wskazać? Przed kościołem. Ale powiedziałem, że trzeba się zapytać proboszcza. Raptem teraz widzę, że jest, bo na tym, na ogłoszeniu, że to jest przed kościołem. Teraz z drugiej strony, później proboszcz... Ale druga strona też jest... druga strona. Proboszcz powinien być poinformowany. Ja na przykład na twoim podwórku nie będę ci wykopywał pewne rzeczy, tylko jak się nie zapytam. No tak, ale... Wiesz, robię to taki mały, mam niesmak, ponieważ później powiedzą, że to ja. Ale sami wiemy, mamy... gdzie możemy postawić. Ale Buchana, ale możemy... Ale jeżeli nie mamy ani domu 5 października. A jaki to jest dzień? Czwartek. No to tak w czwartek 5 października w godzinach 11 na pewno. Nie, 15-18. Większość mieszkańców kończy pracę po 16, no, dojedziesz. Atrakcja, Gutek jest niewidoczny, bo czerwony, stojący pod kościołem. Jeśli ktoś też nie korzysta z internetu, czyli tutaj wracamy... I nawet nie wie, co to w ogóle jest, nawet nie wie w ogóle, co to jest. I nie wie, co będzie. Proszę Państwa, pamiętajcie tamten... To jest niezwykłe. To jest po prostu, słuchajcie, ten budżet obywatelski, nie wiem, dla kogo to jest robione, ale nie, na pewno nie dla nas, panie Rysiu. Nie dla nas. Nie dla nas, ponieważ przede wszystkim znów idziemy w następny paradoks, który się nazywa dzieci. Dziecko, które ma pół roku, już masz prawo zagłosować za dziecko. Tak? Tak. Teraz druga rzecz. 10 października mamy głosować, tak? No ale tutaj jest napisane w tej waszej ładnej ulotce od 23 i rzeczywiście nie ma żadnych reklam na temat tego budżetu. Nie ma. Będzie. To jest raz. Do 10 października, gdzie myśmy prosili, żeby zakończyć budżet obywatelski do 30 września. Tak jak było rozmowa, że studenci. Słuchajcie, studenci, ze studentami nie mamy żadnych szans. To zależy, jaki budżet. No jeżeli jest to budżet ścieżka dla studenta, no to sorry, Gregory, 70 000 studentów głosuje ścieżkę dla studenta. Dobrze, wszystko się a nie przejście na jakieś dzielnice. Ale jeżeli ktoś nawet wymyśli, że wiesz, ja akurat na Krakowie, na Pracowie... Dziwię się, nawet jako studentów, nie dla nas, tylko dla nas. Słuchajcie, jest taka sytuacja, że studenci w tej chwili to są taką siłą przybicia, że każda rada, już na przykład rozmawiałem z naszą sąsiednią radą w dzielnicy, z Radkiem, Radek powiedział w ten sposób, że on się wypalił i ten budżet obywatelski nie będzie miał sensu. On nawet się mówi, odłączam od tego budżetu. Mówisz o Sławinie? O Sławinie. No ale oni przy tamtym roku piękne projekty. I wszystko się zgadza, proszę Państwa. Jedna podstawowa... Od cholery, no bo wiadomo, kto tam jedna, ale to nie chodzi o to, posłuchajcie, jedna podstawowa rzecz. Co z tego, że dostali, budżet obywatelski przeszedł, tylko pewne rzeczy się pozmieniają i mówi, nie jest to do wykonania niektóre rzeczy. No niestety. No to po co? Ale to jeżeli dyskutowaliśmy na ten temat, może złożyć Kraków wniosek, dokończę tak, wniosek do pana prezydenta jako rada dzielnicy, może pierwsza, może tych takich wniosków jest z
spływa z rad dzielnic więcej, żeby ten budżet obywatelski był tak rozłożony, żeby były środki nie na ideę, fix, budka dla gołębi, gołębi albo dla kotów na krakowskim przedmieście, tylko żeby były kierowane środki na obszar dwóch, trzech dzielnic i wtedy można w jakiś sposób między dzielnicami się dogadać. No bo jeżeli będziemy tworzyć ścieżkę rowerową, a nam brakuje ścieżki, nie, do nikąd, a nam ścieżki rowerowej, ścieżka rowerowa jest potrzebna jak woda rybie łącząca Kraśnicką z węzłem na dole. Ja chodzę na spacery wieczorami i chodzę pod prawie Dąbrowicę, a tego przejścia tutaj nie ma i ludzie nie mają jak się przedostać, łącząc dół Sławinka, czyli z tych Sławinek z Kraśnicką, bo się jeździ chodnikami, rozjeżdża się. A może uruchomić górskie tego, górski? Jak się nazywa? Jego firmę i niektórzy, tak. Wojtek Górski obleciał całą dzielnicę Kalinowice. Ale ja tylko mówię przykładowo, brakuje nam odcinka 500 metrów infrastruktury, która no, da naprawdę możliwość, proszę Państwa, komunikacyjną. Ale my jesteśmy w stanie się przebić jako dzielnica, bo nas jest za mało, no, za mało. Ostatnio jak byłem na wycieczce w Krakowie, to... Ale trzymajmy się temat. No, ale nie, poczekajcie. Ostatnio. Bo to tak minutka. Na wycieczce w Krakowie i na wycieczce w Krakowie przewodnik powiedział w ten sposób, że budżet obywatelski w Krakowie był głupio wydawany i prezydent miasta tego Krakowa myśli o wycofaniu się, żeby dać środki, te rezerwy, z tego budżetu były środki, przekazać na rady dzielnicy i rady dzielnicy lepiej wydadzą niż. No i to jest właśnie to, co też. No tak, ale Krakow dojrzał już chyba. No ale jest to mądre, ale też się nie stworzy wtedy dużego takiego globalnego, inaczej globalnego się nie stworzy projektu. To został stworzony jakiś globalny projekt, co tam w tym roku takiego globalnego było dla studentów stworzone? Wirtualną czerwę, bo kilka przez MC zgłoszono. Ale rady dzielnic nie stworzą czegoś takiego. To powinny te środki być podzielone na małe inwestycje lokalne, załóżmy w ilości połowy 1/3 czy 2/3, a pozostałe środki na jakąś taką wirtualną, globalną inwestycję, która rzeczywiście może komuś wydać się ponadczasowa i to będzie spełniało rolę przez kilka czy kilkanaście lat. No, natomiast tutaj... też tutaj wchodzimy, żeby tak możemy też trochę uciąć, bo tak wchodzimy no, w istotę samego budżetu, czy zostawić ten budżet, jak podzielić środki, czy przekazać całkowicie, zlikwidować budżet odeski i przekazać środki radom dzielnicy, to są takie pewnie kwestie ważne, natomiast przyjdzie czas. Ale ten pomysł, żeby zostawić, że pieniądze nie projekt nie osiągnie ileś kwota głosów, gwarantowana no, gwarantowana. To przeszło, tak? Tak, to jest to prawdopodobnie nasze. Jaka to byłaby kwota? 150 tysięcy. Jaka już by nie była, co ale są środki. Tak, to też jest jedna z nowości. No, ale są jakieś środki już. A ja mam pytanie, czy te plakaty możesz mi dać do rozwieszenia? Tak, one są mam plakaty tutaj już po zakończeniu. Ale chcecie, żeby to było do skrzynek, czy żeby to było na tablicach, czy jak? To do skrzynek. To do skrzynek. Mniejsze rzeczy do skrzynek. Natomiast od tych planek już promocyjnych to po posiedzeniu. Poddaję wobec tego ten projekt stanowiska pod głosowanie. Wydaje mi się, że to, co jak rozmawialiśmy o temat, bardzo istotny, szczególnie dla naszej dzielnicy, ponieważ na Słowinku mimo wieloletnich prób nie mamy żadnych instytucji publicznych i nasi mieszkańcy, można powiedzieć, podwójnie uciekły, ponieważ nie dość, że nie ma tych miejsc codziennie przydatnych przecież każdemu z mieszkańców, to jeszcze teraz ucierpią podwójnie, ponieważ nie będą mogli zagłosować w obrębie dzielnicy. Tak. Czyli ile tutaj tematów jest poruszane? Bo wiesz, ja jestem inżynierem, ja lubię w punktach mieć, nie? A tu jest w formie tak jak, opisu. Tak jak dwa akapity, drugi, trzeci. Drugi dotyczy przedłużającej się oceny formalnej, które w tym czyli roku... Czyli to było za długo i za mała reklama, tak? No to jest... Niepomożniona reklama w tej chwili. Związane z tym, że wobec tego, że ta ocena formalna przyczynia się do września. Słuchajcie, tutaj właśnie z tą oceną formalną, tak jeszcze wrócę,
Rok wcześniej była ocena formalna, ok, wszystko, nie było żadnych problemów. Ustalone było, że remont z boiska do gdzie istniejącego boiska, bo dalej ma być droga, nadal zostaliśmy wezwani. Druga rzecz jeszcze, na przykład przystanek w tamtym roku można było wystawić w projekcie, w budżecie obywatelskim na Warszawskiej, a w tym roku niestety jeden z dyrektorów zarządu dróg i mostów oznajmił mi, że Wydział Organizacji Ruchu nie zgodzi się na to, od razu panu mówi, nie ma nawet co się tam praktycznie pytać i Wydział Ruchu Drogowego z Policji też się nie zgadza, ponieważ były kilka wypadków w Polsce, właśnie gdzie przystanek był bez zatoki, i były bardzo duże wypadki, nawet i śmierci. No to zatoki nie zrobimy, bo nie zrobimy. Jest. Samą linię autobusową. Ale jest, tak, jest przystanek bez zatoki na Warszawskiej przy Zajączka. Po jednej stronie jest zatoka, ale jest wydzielony pas ruchu zatokowy. A tu niestety na tym odcinku nie wydoczymy. Nie wydzielimy. Dobrze, to możemy przejść do głosowania. Tak. Głosujemy nad... Kto jest za? Za przyjęciem tego stanowiska. Ale to panie Krzaży, nie na ulotce to wydrukowane, bo ja to przeczytałem. To co nie czytał. Że tam za długo było ten, ocena formalna i tak dalej. To jeszcze raz. Kto jest za? Raz. Jednogłośnie. Czyli kto się wstrzymał? Zero. Kto jest przeciw? Zero. Czyli to kierujemy to, tak, kierujemy to na ręce pana prezydenta miasta Lubina. Możemy przejść do następnego punktu. Następnym punktem jest przygotowanie akcji promocyjnej budżetu obywatelskiego. Proszę Państwa, jak byśmy chcieli widzieć tę akcję, w jaki sposób, kto może nam pomóc? Ja w tym roku przy wsparciu również przewodniczącego jako osoby fizyczne zgłosiliśmy projekty do budżetu obywatelskiego. Projekty, które pokrywają się tak naprawdę z propozycjami zgłoszonymi z ubiegłego roku, rozszerzone o kompleksową modernizację chodników w obrębie naszej dzielnicy. W ramach potencjalnych działań promocyjno-informacyjnych wydrukowaliśmy zarówno ulotki, plakaty informujące na temat zgłoszonych projektów. Są to tak naprawdę dwa projekty. Jeden projekt duży, jeden projekt mały. I pytanie tak naprawdę do Państwa. Czy ktoś z Państwa chciałby włączyć się w te działania promocyjne? Mógłby rozdać swoim sąsiadom kilka ulotek, zachęcić do zagłosowania tak naprawdę tutaj. No to wszyscy. Chyba każdy z nas. Ja tak jak siedziałam z Państwem w tamtym roku, trzy ulice, dom w dom. Ale to co, czy to się przełoży na efekt? Nie przełoży się. Wkładanie rozkrzynek na listę kończy się tym, że się po prostu to wyrzuca. Mamy tak napływ informacji reklamowej jako prywatni odbiorcy, że po prostu włożenie tego do skrzynki na listę jest po prostu referentem. Z kartą do głosowania i chyba że podejmiemy taką decyzję i poświęcimy naprawdę dużo czasu i z każdym, przynajmniej z każdym w jakiejś tam części naszego Sawinta zamienimy dwa zdania domu. Ale kiedy? No jak to już fizycznie, powiedz kiedy? No nie ma. To było, ocena formalna by była już tak gdzieś po 15 sierpnia, to my byśmy wtedy, w tym momencie od sierpnia do tej pory, to no byśmy człowiekowi ten mózg uprali tak, żeby było dobrze. No tak. To nie do samego końca, no ale no jest nas osób kilkanaście, to nawet po dwie osoby to jest 6 par, czy tam 7 par, to można poświęcić 5-6 popołudni, no i przejść przynajmniej wybiórczo trudno bloki odwiedzać, no bo nikt do mieszkań nie wpuszcza. No ale przy domkach kiedy rodziny w jakichś tam w miarę rozsądnych godzinach można z kimś od tej 18 do 20 porozmawiać. Chociaż w październiku czy koniec września to już jest ciemno i się okazuje, że się mija w ogóle to z sensem, bo nikt nie otworzy bramki.
Pisacie poszczególne. W sensie są, ludzi w piecach pali. To nie ja mogę wziąć banery, jeżeli są takie do rozwieszenia na W tym roku nie mamy. Mamy tylko ulotki. Ja bym proponowała plakat, jeżeli mogę wziąć. Plakat proponuję rozwiesić na drzwiach klatki schodowej. To Dominika u siebie daje. Jutro w rokach daje to. Jutro idę do kierowniczki z transportowca i z panią Pasią porozmawiam. Tam jej plakaty i ulotki towarzyszą. Wydaje mi się, że mamy plakaty Aldik, bardziej. Mamy Aldik, Rosman i Stokrotkę. Może to zostawmy do domków jednorodzinnych, żeby rzucać im do skrzynek. A na bloki weźmy plakaty na drzwi. A ja tych plakatów mamy? Teraz mamy jakieś 80 plakatów, minus to, co zostawiłem wtedy. No, czyli tutaj pewnie myślę, że jest 60 kilka plakatów. No to ja, jeżeli tak bardzo zacznę, to ja potrzebuję 45 plakatów. Jutro idę do Stokrotki i do Aldika to trzeba było maila, będę musiał maila wysłać z wzorem plakatów i będę miał akceptację, wówczas pójdę do Aldika. To możemy tylko w dwóch albo w trzech miejscach to rozwieźć. No bo ja to mogę też na drzwiach klatki schodowej rozwieźć. Ale to wiesz, ale to jest nieczytane. Plakaty to czytane. Ja mogę rozwieźć plakaty na drzwiach klatki schodowej u nas w udzielni w AZS-ie i w Oazie. No dobra. No to jest baśniowa część, bajkowa, serdeczna. No to będziesz miała 50 klatek. No to ja mam swoje 50 dobra. Klatek. Dominika, Aza i AZS, dobra. O, Aza i AZS. Tylko ja bym chciała plakaty swoje. Wydaje mi się, że to lepiej do skrzyneku wrzucić. Indywidualne. Ja mogę... Panią Kasię... Ale ja swój ten rejon oblecę. To znaczy jaki, żebym ja się później nie zdublował. Kliniczna botaniczna potok. Czyli cały dół. Czyli cały dół. Mogę i zakładowo przelecieć. Zakładowo? Żeby mi się później nie zdublował. No, to zajączka tam być może. Ja jest to 4 ulice plus Aldik. Aldik, ja mogę zajączka boczna, zajączka ta Sobieskiego. Zajączka Sobieskiego do tej Mierniczej. Dobra, do początkowej. Do początkowej. I początkowej nie, tylko ten zaułek i zajączka ślepa. Halo. I do botanicznej pan. Jest to zakładam. I zakładowo. I na Czerneckiego ta taka... Czyli ten, nazwijmy to... Rysiu? Ja myślę, że tutaj od tego, od skrzyżowania. Jegrońska... Też od skrzyżowania tutaj, wiesz, od tego. Ale to powiedz mi, że... Od zerbistów do dołu i tutaj... A, to od Harcerskiej w tamtą stronę, tak? Mhm. Dobra. Jagiellońska... Tak, od Harcerskiej, poczekaj. Poczekajcie, dokończmy to i wtedy będziemy się dzielić i wykończmy, zamknijmy posiedzenie rady, a się będziemy dzielić. Będziemy się dzielić i palaczmy też nie trzymać. Tak. Ja też mogę pomóc. Czy możemy przejść, drodzy Państwo, do następnego. Dobra, to Pani z Aldikiem. Dobra, tak. Jak będzie trzeba, Tadeusz z Agnieszką. Agnieszko Kowalikiem. Tadeusz. Będziemy się dzielić i spółkować. Zamkniemy obrady. Następnym punktem jest ustalenie dyżurów umożliwiających tradycyjnie głosowanie na której... I godziny, ponieważ tutaj muszę podać... Musimy podać to w kościele, od której do której będzie to funkcjonować, bo my mamy od 23 do 10 października
Bo jeżeli to już jest blisko, blisko, no to jest pojutrze. Ale przyjacielu, naprawdę nie miało czasu, jeszcze odpowiedzi były koło 5-6 września z tymi oceną, nie było tak? Czyli tak, kiedy? Mamy po poniedziałku już trzeba dyżury mieć. Nie, już sobotę. Sobota, niedziela. Aha, 23. No. Tak. Każdemu będziemy włączać komputer. Hasło podam, bo hasło jest jedno na razie, ale od tego jak się wprowadzi do wydziału IT, to każdy będzie miał hasło z osób tych zarządzających, i sekretarza, i ty. Ale mamy tutaj dostęp do internetu. Mamy dostęp do internetu. I teraz, proszę Państwa, jest taka sytuacja, że przyprowadzasz, czy tam człowiek przychodzi, włączasz stronę, pomagamy logować się. I wówczas po zalogowaniu oddaję głos, dziękuję, do widzenia. Czyli wszystko drogą elektroniczną. Tylko drogą elektroniczną, nie ma papierowej wersji. No ale jak ktoś w domu chciał, nie? A tu w domu można w domu. Proszę Państwa, nawet ludzie, którzy nie mieszkają w Lublinie, mogą zagłosować. Bo czekaj, oświadczasz, że zamieszkujesz. No to moje dzieci. No nie mówmy. Ale nie wszyscy wiedzą, że to jest parodia ten Urzędu Obywatelskiego. Dobra, ale czy mamy dwie osoby tutaj, czy jedna osoba wystarczy? No lepiej dwie osoby. Najlepiej dwie osoby, słuchajcie, bo kiedyś się... Słuchajcie, pani Krysia była kiedyś na dyżurze i sama stwierdziła, że najlepiej byłoby dwie osoby, bo były dwie pani, które były bardzo nerwowe. I no, nie zawsze się sytuacja rozmawiają i tak dalej. Także druga osoba niech będzie, w razie czego jest, żeby wezwać policję. Czyli musiałby być razem, dwa dyżury, nie? To by myśli był razem, ale tylko kobietki miały razem. Ja też tylko gorąca prośba, i to dość ważne, bo ja sam oczywiście w sobotę próbnie zagłosuję, żeby jak już przyjdą mieszkańcy, żeby każdy z Państwa już za siebie kiedyś wcześniej zagłosował i samodzielnie zobaczył ten system. Ponieważ to ja też nie ukrywam, że ja wcześniej w sobotę pewnie rano zagłosuję, żeby samemu nauczyć się i przetestować, jak się oddaje głos, żeby potem jak już przyjdzie dany mieszkaniec, sprawnie to poszło i żebyśmy sami wiedzieli. No ale tym bardziej, że tutaj jest specyficzny jeszcze, on bezpośrednio chodzi z miastem. Z miastem, on ma takie głosy. Nie ma połączenia. To ma bezpośrednio z miastem. Tylko. To mam takie pytanie, no może się połączyć w pary w taki sposób. 23 września. Osoba, która trochę ma pojęcia z obsługą komputera, z osobami, które będą towarzyszyły. Tak, porobić takie pary mieszane. To znaczy nie tylko ma pojęcie, tylko musi wiedzieć dokładnie. Żeby się nie motać po prostu, żeby po to robić jakieś takie pary mieszane. Pary mieszane. Więcej. Bo można ustawić za ludzi, których nie ma. Ja przepraszam, 24 przed południem muszę być na ważnym spotkaniu. A 23 mogę być. Właśnie ile właśnie czasu? Teraz musimy sobie ustalić długość dyżuru. W sobotę ja bym zrobił od 16 do 18 maksymalnie. Ja bym mógł być w tym czasie. Znaczy ja też, tak. Ja sobota, niedziela to najbliższe. Ale to posłuchajcie. Ale w niedzielę to kasowałbym, jak są msze. Czyli być od 8 praktycznie. No może 8 to nie, ale od 9. Ale czego? Właśnie na 8 sporo dużo, starszych osób idzie na ślub, bo około przed 8 się msza kończy. Czyli nie było rozszerzony schemat, to był taki, że tam chyba były... Do 15. I do 15. Ja wiem, że do 15, a po 15 już nie było... Do 8, do 15 w niedzielę. Ale potem było do 15, do 18. Jak wyjdą potrzebę ostatniej przy. Do 14, góra. 13, ale to widzisz, że przyjdzie więcej osób. To ja w niedzielę mogę. Ja w niedzielę mogę. Tak. Ja nie bardzo, a po 16.30 mógłbym być. Ja mogę w niedzielę. Ja w niedzielę nie mogę. W sobotę mogę. Znaczy ja sobotę, niedzielę, poniedziałek, wtorek. To już na pewno mówię, że te 4. A ja środa chętnie. Niedziela to od której? Od 7? Nie. Od 8? 8? No. Tak za 10 ale to tak, zróbmy, może ja mam taką propozycję, żeby to usystematyzować. Zróbmy w ogóle szablon klatkowy, dniowy i sobie wpiszemy, bo piszemy sobie po prostu nazwiska, ile mamy tych dyżurów w Tadziu. Czekaj. Żebyśmy wiedzieli po prostu, ile mamy dni na rozdzielenie
nas jako osób dyżurujących i wtedy... Najważniejszy myślę ten okres do 2 października i wtedy też zobaczymy, jakim zainteresowaniem to będzie się cieszyło, szczególnie w trakcie tygodnia, czyli od poniedziałku do piątku, bo być może ale wypada, tak, że... ale wypada nam jako Radzie być codziennie w godzinach 17, załóżmy 19. No. A może to zróbmy tak, że jeden dzień po drugim i zmieniają się pary, na przykład w jednego dnia ja jestem z tobą, ty bierzesz klucz, następnego dnia jesteś z Tadziem, Tadzio bierze klucz, potem Tadzio przychodzi z panią, później pani jest z następną panią i tak, żeby z tym kluczem nie było problemu, bo to jest pani przez 18 dni, kto ten klucz będzie wspólnował. No to też mamy czas, bo też jest... Ale nie, tutaj do, i to jest mało tego, osoba, która była, daj już poznała się po pierwsze, tak. Pobawiła się tak. Z tym programem, i już to zna. To też jest dobre, to też no. Jest dobra. Czyli para, dzień za dnia. Każdy z nas jest 2 dni po kolei i po prostu ja tobie potem przekazuję klucz. Filipowi i tak dalej. Dobrze, to też jest dobry pomysł. Czy 5, 10, jak będzie Wutek, przychodzimy? To jest. Znaczy, urzędnicy Urzędu Miasta i... Niech oni mają. Ich pomysł. 5 będzie nieczynne. Jaki to jest dzień? Czwartek. Bo jeżeli... Ale i tak dyżur trzeba zrobić radę. Ale to też fakt. To jest czwartek. Ale pierwszy czwartek miesiąca teraz będzie? Ale nie, drugiego czy... A, dyżur. Słuchajcie, i to możemy zrobić dyżur. No. Dobra, dyżur, słuchajcie, przede wszystkim najpierw z tymi dyżurami. 26.09, kto? Czyli to jest sobota. Ja i ty, tak? Mhm. No to może pójdźmy w kierunku Tadziu czegoś takiego, tylko to, żeby nie łączyć ciebie z Filipem. Ale może na początku nie będą. Ja po prostu przyjdę. Dobrze. W godzina, poczekajcie, w sobotę od której? Od 16 do 18? No, do 19 możemy spotkać, na że ja jestem. Do 19. Ja też zostanę, tylko kwestia w ten sposób. Dobra. Niedziela. Poczekajcie, od godziny 8 do 13. No do 13 później, mogę. Dobra, poczekaj. Ja sobie tutaj rozpiszę. 24.09.10.11, no do 12. Od 8 kto przychodzi? No ja mogę ja przyjść. Znaczy ja chciałbym całą niedzielę, bo nie ukrywam, że ja potem wyjeżdżę w środę i... Dobra, rozpuśćmy do może 13. Na razie czekajcie, Filip plus ty. Do 13 czy do której możesz? No do 12, no bo mam spotkanie rodzinne, no też nie chcę... Grzegorz. Teraz no czekaj, to ktoś inny może wypoczuć. Dobra, czekajcie. No to jedną godzinę pan Filip sam będzie. No ale klucze by zabrał i bym już w poniedziałek by no to mogę ja być. Ale ja i tak będę, ja chciałbym być tak w poniedziałek, więc... Aha. No to moja osoba, w niedzielę jest zbędna, bo... Nie, dobrze, na komputer będę, bo Filip mówi, że jeden da, tak, ten? No to ja mogę też laptopa przynieść. Dobra. To ja mogę laptopa też przynieść, no z... Dobra, druga tura od 16, Filip. Do godziny 19. Nie ma sensu dłużej. W poniedziałek, tak? Nie, w niedzielę jeszcze. Druga tura, bo to trzeba zrobić jedną turę i drugą turę. Kto? Filip? I kto mnie nie ma. Filipa dojdzie. Kto jest może? W poniedziałek? Niedzielę. W niedzielę. Mnie nie ma. Filip, zobaczę, jeżeli wyrobię się, a powinienem się wyrobić, bo tam będzie uroczystość do 12, no i to 160 km się zrobi szybko. Tak, tak. 3 godziny. No. Starczy. No to się spóźni, no Boże. To jest jedna osoba, tylko no jest tam dużo. Ja na przykład to nie mogę. No. Niedzielę to po południu mogę przyjść. No to dobra, no to pani wyjdzie. Będzie Filip, tak? No to jedyne rozwiązanie. No. 25, poniedziałek. Dyżur od której? W niedzielę od 16 do 19. Ja do 8. Dobra. To się mogę tam 15 minut spóźnić. Jak ja się spóźnię pół godziny, też się nie stanie. To ty weźmiesz klucze na niedzielę, a ja przyjdę. Poniedziałek od której? Od 17? 17 albo 16, 17, 16. No 17. Od 17 do której? Do 19. I tak wszystkie po kolei dni. Kto? Ja mogę. No ale słuchajcie, tu nie pisze na tych ulotkach w jakich godzinach. A właśnie o to chodzi, że my też nie wiedzieliśmy, bo zanim byśmy się zebrali i tak dalej. No to na każdej napisać? Nie. Na drzwiach zrobimy plakat, ja jutro przywieszę, ustalimy już godziny. A, czekajcie,
ksiądz może by powiedział. No to właśnie tutaj, żeby zrobić harmonogram. Kiedy... Ksiądz jest zainteresowany, żeby ogłosić to wszystko pięknie, elegancko. Ale to w niedzielę, musimy ale ustalić. To w niedzielę, ale to też nie każdego dnia nie będzie podać, bo to było głupio, tylko no poda w niedzielę, no poda w... Nie, nie, tak. Chodzi mi o to, że to, że poda, że jest inaczej, na plakacie, nie, tu, tylko, tak, widoczne i tak dalej. Od 17 do 19 każdego dnia. I tak od 17 do 19 i trzymamy. No. I trzymamy. Każdego dnia plus to niedziela. Niedziela, niedziela jest od 8 do 13 i od 16 do 19. Czekaj, sekundkę, powtórz jeszcze raz. Od 8 do 13. Tak. I od 16 do 19. Sobota jeszcze. Trochę się mogę zgodzić. Sobota od 16 do 19. I tyle. I to już wystarczające. To są trzy rzeczy, które... Wystarczą, żeby... Dobra, jedź, dobra. Poniedziałek. Poniedziałek. Ja mogę być? No to i Filip. Bo to póki można Filipa wykorzystać, to wtorek. Wtorek nie mogę, ja mogę środa, czwartek. Ty możesz być, Andrzej? Wtorek, wtorek nie za bardzo. Kończę. Ja bym wtorek... Bo 17 kończę, to wiesz, jak od rana to jestem... No nie. Się do widzę. Dobra, ja też we wtorek mogę być. Ja nie mogę. Filip, ty czy nie? Tak, spóźnij się. Dobra, to ja będę. Środa. Środę. Środa ja. Andrzej. Czwartek ja. Czekaj. 29. Co był piąty? Czwartek Andrzej. Środę ty, tak? Nie mogę być. Znaczy, ja też. To znaczy ja środa, czwartek. No, dobra. Nie wyjdą nam dwójki. Nie wyjdą nam dwójki, bo to musi być dwójka. Dobra, to ja mogę być z Andrzejem, ja. I z drugim. No dobra, to ja w czwartek, tak? Nie, do Andrzej w czwartek, ja w czwartek. Ty kiedy? Grzesiu w piątek możesz? No tego też nie mogę. Czekam, się. Dobra. Masz długocyki? Może pani podać? Gdzie? To kiedy ja mam przyjść? W środek. Tak. Ja sobie zaraz. 17-19. W piątek. Mogę ja. Grzesio. Może nie pani wiem, Halina. Co będzie. Piątek? Mhm. Następny. Ja mam cały tydzień taki ruchomy, ale... Dobra, no to pani Halina. Halina. Dojdzie pani, to pani dojdzie. Ja piszę piątek. Kiedy? No. O której? O 27. 29 to jest. A to jest tutaj. Tak. To jest 29. Ale może je by trzeba było zaoblikować do tego, znaczy, no i ona na pewno. Chociaż ten tydzień jutro ustalmy, ale na następny tydzień ja będę dzwonił. No ale Tadziu, zróbmy w taki sposób, a jak Darek powie nie może. Jak Bernadetta powie nie może, no będziemy znowu zmieniać. Bernadetta powiedziała, że w październiku będzie mogła, bo ona będzie już miała plan, lekcje i tak zajęcia. Zajmie tobie zadzwonienie do Bernadety i do Darka dwie minuty. Mamy telefony, będzie mogła kontaktować. Później, już poprosi Darek. Czyli od 16 do 19, tak? Piątek. 29.09. 18 do 19. I Jole trzeba było. Czy już nie będzie Jole? Jutro wraca. Pytam się o 16. No to Jola będzie. Moment. Pani. Piątek, no to już... Od 17 do 19 każdego dnia. To co pani się pisze na to? Na piątek. Dobra, to ja to Anio skreślam, pani Halina. Dobra, kto 30 w sobotę? Kochani, bym chciał mieć sobotę tą wolną, 30. Ja mówię, jeżeli... Ja mówię, sobotę od której? Sobotę od której? Nie, od 16 do 19, bo to już stały grafik będzie. Nie, od 17 do 19. Od 16. To nie będzie, Tadziu, jak już porobimy tyle zmiennych, to nikt nie będzie wiedział, to nikt nie będzie... Ale ludzie nie przyzwyczają się do jednej rzeczy. Idźmy, 17... Dni takie same. 17? Od 17 do 19. To ustalajmy to, bo... Ja proponuję 17-19. Tak samo ja. Co? Nie będziesz stałe. No teraz pytanie jest bardzo proste. Jesteśmy za tym, żeby była 17-19. Kto jest za? To jesteśmy jednogłośni 17-19. A w niedzielę... W niedzielę mamy ciurkiem długie dyżury. Mamy długie dyżury. Dobra. W niedzielę... W sobotę, dobra, Grzesio. Czyli mamy, jeszcze musieliśmy, to zapiszę później po Grzesio. Kto ze mną? No możesz pisać. Grzesio. Tak.
Niedziela od 8 do 13 ja. Sobota. I od 16 do 19 też mogę być ja, bo w sobotę muszę pojechać w jedno miejsce. Znaczy wie o co chodzi. Nie mogę ci, Tadziu, nie mogę ci, Tadziu, powiedzieć, czy będę w niedzielę, bo jestem nie do zaplanowania. W niedzielę jak? Jak mówię, nie mogę ci powiedzieć, bo jestem. Weź Jola. To nie, już nie. No spóźnij się. Jolę wpisz. Jola. Pisz Jolę rano. I czaje będzie. A po południu kto, panie Rysiu? Kiedy? Pan? W niedzielę. Jaki? W niedzielę. 1 października. No to, to proszę, no tak. Mówię. Od 16 do 19? Chce pan kapeczkę? Nie, bo muszę mieć to ci zapisane. Od 16 do 19? Panie Rysiu, proszę mi zapisać. Czyli to jest tak, kiedy to jest 1 październik, godzina, która? 16.19. Nie, no niedziela to nie. Od 16 do 19. W niedzielę 1 października od 16 do 19 ze mną. Chce pan być? No to cieszę się. Myślałam, że niedziela będzie po każdej przyjeździe, wtedy ludzie kupę przyjeżdżają. No to rano jest, a i później druga tu. I do, przecież msza jest od 12 do 1. Jak później nie będzie chętnych, to zamykam ratę. Później dopiero 16.30 za tym msza. I... Ta krótsza jest, 16.30, tak? No. I tak jest okienko. No. Wiesz, że... Także akurat faktycznie też po każdej przyjeździe jest w niedzielę. To na pewno. Dobra, ale tylko są dwie osoby, niedziela. Trzy osoby przychodzą w niedzielę. Znowu w niedzielę. Ja mi się w głowie wieszę. 2 październik. Ja mogę. I tutaj pytanie, czy na pewno ustalamy, czy przez, zobaczymy przez tydzień, czy będą. Zobaczymy. Poczekajmy. Dobra. Mamy telefony, będziemy w kontakcie. Tylko żebyśmy ustali ewentualnie 7-8 niedzielę, sobota, niedziela i resztę. Jeszcze raz. Powtarzam, 23.09, ja z Filipem, 24.09, to jest Filip plus Grzesio, od 8.13 Filip plus Grzesio, od 16 do 19 Filip plus Krystyna. Dobra, teraz lecimy dalej. 25.09, ja z Filipem, 26.09, ja z Filipem, 27.09 Andrzej Dominika, 28.09 to jest czwartek, Andrzej i ja, 29.09 Grzesio plus Halina, 30.09 Grzesio plus Krystyna. Tak, ja mam piątek, sobotę. Tak, czy ja robię piątek i sobotę. Dokładnie. Niedziela 01.50, ja plus Jola rano, później ja plus Rysio, pan Rysio po południu od 16 do 19. Na następny tydzień będziemy dzwonić telefonicznie. Teraz tak, im więcej osób tutaj brało, to będę chciał, żeby resztę zatrudnić. No, panie Rysiu, też pana tutaj też rzucę, bo pan tylko kiwa głową. Ja cieszę się, że pan słucha, ale będziemy też współpracować. Panie, tak. Także w sobotę się nie pisze, bo... 23. Ja i Filip. 24. Też Sapko. Do 14 już. S.A.P.K.O. 24. A, poczekajcie, stop. Teraz jeszcze jedną rzecz trzeba bardzo, bardzo ważną zrobić. Proszę państwa, zaczynamy znów dyżury. Teraz tak. Jak z tymi dyżurami? No to w czwartek będziemy. W czwartek będziemy. Czy na ten okres, kiedy ludzie mogą przyjść zagłosować, również Rada Dzielnicy funkcjonuje? To ja uważam, że do 10 funkcjonuje ciurkiem, to przez 10 dni mają prawo, przez więcej niż 10 dni mają prawo przynieść wszystko, co byśmy chcieli, to ja uważam, że w październiku nie robimy takiego dyżuru otwartego. Bo dyżur otwarty razem z głosowaniem można tam. Od 16 do 19. W listopadzie, słuchajcie,
A to się wyjdzie. Grzesiu, weź mi zerwik do listopada. Ale po co w listopadzie? Październik jeszcze przed nami. Ale Misiu, to jest, robimy już ten, ustalamy dyżury na następny... To po posiedzeniu październikowym co ustalimy dyżury, dopiero na... Dobra, to posiedzenie mamy 12. Tak? No. Jesteśmy wszyscy za tym? No. Czy przenosimy na 19? Nie. 12 posiedzenie. Jednogłośnie głosujemy? Słuchajcie, ustalmy, że drugi czwartek. Drugi czwartek zawsze. Zawsze. Ale posłuchajcie Państwo. Wiemy na pewno, że nigdy Pan Dzielkowek nie może w czwartek. Czy w czwartek. Dlatego w chwili obecnej. No bo przecież zawsze wyjeżdża gdzieś w trasę, więc nie może. Więc czy my naprawdę musimy się w czwartki spotykać? Czy to nie może być na przykład wtorek? Proszę Państwa, to może zróbmy to tak, że... To zaraz komuś to nie pasuje. Ale jeżeli komuś nie pasuje, to raz na jakiś czas. A jemu nigdy nie pasuje w czwartek. Dlaczego ma nigdy nie być? Bernadetta będzie miała plan ułożony nowy i Olka tak samo nowy. Tak. Będzie miała plan i będą wiedziały, kiedy się będzie można... Bo może dostosujmy się do wszystkich właśnie. No właśnie. Może poczekajmy, bo one mają plan układany na październik, czyli już będą miały... Ja mówię, ja we wtorki to już się, ja nie piszę w żaden wtorek. Na razie. Słuchajcie, jeżeli... Tak, że się coś pozmienia. No bo ma bite do... Bo ja mam 10 godzin lekcyjnych, no. I jeszcze później przyjdę na radę. No ja dzisiaj miałem 9 i też tak... No i nie widać poważnie. I w głowie cię kroję. Ale mówili w telewizji, że... To się herbatę kroi, no. Że będzie ileś tam trzeba 10 tysięcy dodatkowa. Ja noszę zwolnić. Nie zwolnić, zatrudnić. No to już nie mam... To, nie to telewizję pan słuchał, co trzeba. Klasy będą 19 osobowe. No to dlaczego mam 35? Jeszcze nie dograłem się. No to ja ten wysyp selekcjonujemy później. My mamy później śmietankę. 27 zostaje. No, no także... Czyli co? 12 odpada, nie? To może coś takiego. Ja wyślę do każdego SMS-a, jeżeli nie, to zadzwonię. Już tylko wyślij SMS. To może do Wilkowa, kiedy... Wcześniej. Przepraszam, było teraz posiedzenie. Nie wiedział, czy może w czwartek. Proszę Państwa, po zakończeniu. Proszę Państwa, to w ten sposób już ustalamy. Dostaniecie informację telefoniczną jeszcze w tym tygodniu, jak skonsultuję się z Jolą i z resztą osób, które były nieobecne. Ponieważ chciałbym, żeby każdy uczestniczył w posiedzeniu Rady Dzielnicy. Przeważnie tak. No. Ale część osób to znaczy, szczerze, że ja są te same twarze zawsze. Tak. Jak pani widział dłuższy czas. Darek też przestał przychodzić. Pani Ania, no nie może w tej chwili na przykład. No i, ale tak to cały czas chodziła, także nie. No nie, też nie było dość długo. No. Nie w niedzielę posłuchaj. Właśnie, trzeba się publicznie. Słuchajcie, że o to ma być plus te godziny, tak mam powiedzieć. Tutaj też powiedzieć coś o tym Gutku? No, uprzeć proboszcza. Ja już uprzedziłam go, tylko czy ma to w ogłoszeniach podała? Tak, że będzie 5 października. I które? O godzinie od 15 do 18 Gutek. Którego, ile tam tych punktów jeszcze jest? Do 18. Dochodzimy już do ostatniego punktu. Słuchajcie, ale z tym górskim, to nie byłby pomysł. A jeszcze proszę Państwa, słuchajcie, jest taka sytuacja, że zadzwoniła jeszcze taka jedna pani z drugą. Jedna pani powiedziała, żeby usunąć taką lipę przy przystanku, ponieważ zagraża to życiu taka lipa, ona jest bardzo stara w środku, tutaj generała Zajączka, a w środku jest nowa lipa wsadzona, wiesz. Słusznie, ona już dawno kończy. Dobrze, tylko teraz, tak jak kiedyś Dominika mówiła, że ma być pismo, ona powiedziała, że nie napisze pisma, bo ona jest zbyt starszą kobietą i ona ledwo trzyma cokolwiek w ręku, a co mówić jeszcze o pisaniu. To jest raz, a po drugie śmietnik przy ulicy Warszawskiej
żeby napisać, wysmarować, żeby ten śmietnik został przesunięty, bo w tej chwili śmietnik jest tak postawiony, że chcesz przejechać z wózkiem, przejedziesz, ale musi się ściskać. To dobrze. Większość tych śmietników, no jeżeli jest taka możliwość, jeżeli jest taka możliwość. To jest właśnie... Teraz słuchajcie. Ale panie Rysiu, ja do chciałbym zabrać głos? Tak. Bo ja też mam przyjemność być mieszkańcem tej dzielnicy i chciałbym dwie sprawy się zapytać, które mnie nurtują od dłuższego czasu. Pierwsza to jest jakby sprawa, która jest tam tylko odnośnie medialnych, odnośnie tego planowanej budowy tego węzła Bohater Monte Cassino, w sensie tego przedłużenia Bohater Monte Cassino od Krasińskiej do węzła Sławin i ma być zmiana nazwy ulicy. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o tym, że ja jestem mieszkańcem Bohater Monte Cassino. I ta część dzielnicy, ja się próbowałem dowiadywać od radnych i generalnie radni nabrali wody w usta i coś jest na rzeczy w tym, że jakby chcą zmienić, a jak sprawdzałem, to na Bohater Monte Cassino jest zameldowane 193 osoby. Na Bohater Monte Cassino z tej drugiej części są sam, tam przy tej ulicy są same bloki. Więc podejrzewam, że tam nie ma żadnych... Proszę bardzo, Filip odpowie na to pytanie ze względu na to, że my już to żeśmy przerabiali. Proszę. Oczywiście taka kwestia wynikła. Urząd Miasta zgłosił się do nas z propozycją zmiany tej ulicy i konsekwencją tego również był wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który złożyłem i przedstawiłem właśnie ten podział, jeżeli chodzi o liczebność przy danych obszarach. I w związku z tym, że ten obszar w obrębie dzielnicy wspólnych jest dość gęsto zaludniony w porównaniu z innymi, wystosowaliśmy takie pismo do Urzędu Miasta Lublin, w konsekwencji czego na chwilę obecną zostało odstąpione od prac na temat zmiany tej ulicy. W związku z tym na chwilę obecną sytuacja jest taka, że nie będzie zmiany ulicy w tym obszarze. I drugie pytanie, generalnie patrząc pod Państwa, to Państwo raczej mieszkają po tej drugiej stronie. Po dwóch. Bo moich sąsiadów akurat nie widzę tutaj. Więc chodzi po prostu o to, że zbliża się sezon grzewczy i nie wiem, czy Państwo zauważyli, że po prostu na ulicy nic się nie da przejść, bo jest takie zanieczyszczenie powietrza. I jakby już ja parę razy też wzywałem Straż Miejską, bo w ogóle Straż Miejska ma coś takiego jak ekopatrol, ale czy Państwo na dzielnicy coś próbowali ze Strażą Miejską kontaktować się, żeby to było jakieś cyklicznie, chociaż Straż Miejska przyjechała? Mogę na to pytanie Panu odpowiedzieć. Mamy przedstawiciela Straży Miejskiej, no, nie mógł być. Poruszamy te tematy na okrągło. To, co może zrobić, to realizuje, sprawdza, monitoruje. Czy to jest jakby specjalny ekopatrol, nawet już wiem, bo tam są to nie jest. Oni mają cały Lublin, jeżeli są ewidentne zanieczyszczenia środowiska, należy indywidualnie zgłaszać do Straży Miejskiej, wtedy przyjeżdżają. Aha, czyli nie ma możliwości tego, żeby oni przed nim przyjeżdżali cyklicznie. Czyli to wszystko na zgłoszenie. Komuś się nie podoba. Są podejrzenia, że jest palone butelki, czy plastik, czy... Czy teraz się zmieniły przepisy tej strony środowiska i mają możliwość po prostu nawet bez zgody właściciela wejść na posesję i sprawdzić. No ale to musi być. Więc no, interwencja, chodziło mi, czy... to musi być zgłoszenie interwencji przez osobę zainteresowaną, czyli osoba zainteresowana, która podejrzewa, że jest spalona odpadkami, zgłasza do Straży Miejskiej. No, Ale do 22 nikt nie wpuszcza. Ale ja na przykład mam palę piecem węglowym, też miałem kontrol ze straży miejskiej, no i pan powiedział wprost, że jakoś inaczej zapalać trzeba, żeby to nie ten węgiel od góry, tak wyglądał. Zapalę od góry, po rozmowie ze strażnikiem. Ale po prostu to węgiel no tak kopci na samym rozpaleniu, no i tyle. No są, nie pomoże. I są, proszę Państwa, rzeczy, że naprawdę niektórzy palą po śmiecie, ale... Wczoraj już taki był oświata. Gdzie? No dobrze, to w takim razie zrealizowaliśmy wszystkie punkty naszego posiedzenia.